Nowe są chyba tutaj w kwestii czasu. Zastawił się kupa w tej sytuacji i wybaczył się wolny gaz. Będzie szansa, będzie okazja. Aż było blisko. I będziemy drożni. No to raz jeszcze. Brawa, brawa. Żelazne wilki. O, szkoda. Kapitalna to była okazja. Żalgiris wywalczył sobie rzut wolny. Żalgiris. Zobaczmy, jak to rozegrają. O bramki daleko, około 21 metrów. 21-22 metry. Czy będzie strzelał w tej sytuacji? Lukasz z Gilna, zobaczmy, prawa noga! Już zakotłowało się pod bramką Bigie! I raz jeszcze bramkarz Bigie! Brawo! Brawo ty! Super! Spisali się między słupkami. Bramkarz Bigie. Bartek, tylko już nisko po ziemi! Piotrusiu! I pogoń! Pogoń odważnie zaatakowała. Bartek, ustaw sobie z tej strony! Śpiewają w ulicy Bigie. Niebiesko-białe to nasze barwy wspaniałe. Biały niebieski strojak, a to wygrywał. Bartek, ustaw sobie stawkę, skoro piłkę przerasz, ty nie tam mogę. Odlewa, Majkę! Z drugiej strony. Biela, biały, dzień. Grają! Let's go!
przodu. Ale daj! Jedzie, ale! Bolina! Bolina, właśnie nie śmie! Kiedy perwiodry! Kiedy perwiodry! Zagiris.
zobaczył piłkę Bruno. Dużo widzi ten piłkarz. Maciek. Szukaj Patryk, gry! Takie magiczne dotknięcie. Magic touch. Wykonany Maćka. Uruchomił kolegę na lewą skrzydle. I gry już. Oj! Zabrakło chyba komunikacji. I raz jeszcze uprzejmie Państwa proszę o dobór na ligę. Potrzebne wsparcie z trybu. Niech poczują, że grają u siebie. Powoli już zapraszamy mecz Arkadynia Wisła Kraków.
To będzie na boisku B. A na boisku A, derby do Rostocku. A petalek, Janio Jagrosta. Jest kolejna bramka na Pogoni. Sępy podwyższają prowadzenie w tym meczu. 3-0. Ciągle 1-0 prowadzą Żelan i Wiser. Maciek zobaczył piłkę. Brawo, Maciek. Maciek Grudziński. Filip Janowa dostał się w drugim wieku z numerem 6. Ale ręka na zgodę, przepraszam, pamiętajcie o tych gestach. Uprzejmie proszę o pewne. Szalenie ważne w piłce, nie tylko te gole, nie tylko wyniki, ale także to, jak potrafimy się zachować w kryzysowych sytuacjach, gdy stanie się coś na boisku. Uprzejmie proszę. Przepraszam, podajemy rękę na głowę. Taki widzę, mówię, ciągle śmigają. Jest kolejna bramka na Pogoni, ale strzelanina. 4-0, tak? 4-0. Sęp podał się ręce. Prowadzi chwileczkę. Brawo, brawo Sępy. 4-0. O, proszę, jest nasza maskotka, maskotka naszego turnieju. Biały Miś. Witamy Misia. Jak ci się spało, Misiu? Dobrze, tak? Wczoraj duże emocje podczas losowania. Brawo! Wielkie emocje. Proszę, piąta bramka dla drużyny z Siedlec. Jednak nieuznany ten gol, tak? Wpadła do bramki. Jest, od środka zaczynamy. Czyli piąta bramka dla drużyny z Sęp. Pobał się ręce. 5-0. Ale żelazne wilki walczą do końca, proszę. Wilkas. Ja bym do przodu. A sponsorem mówiłem salon motorowy. Nowa lokalizacja Nowomiejska 5A. Oczywiście Suwon. To dzięki nim możemy przeżywać te wielkie emocje. Uprzejmie Państwa proszę o wsparcie dla Wigie. O nieustający dowód. Do samego końca. Raz jeszcze pozdrawiamy internautów. Koniec tego meczu. Wigry Żałgiris 1-0. Takim wynikiem kończy się spotkanie Wigry. Brawo Żałgiris, brawo Wigry. Podziękujmy sobie za ten mecz. Dziękujemy.
Zaciągamy sobie ręce. I ostatnie fragmenty meczu Pogoń Siedlce kontra Żelazne Wilki. Tam 5-0. Sęp Pogoń Siedlce wysoko prowadzi w tym meczu. Jeszcze jedna okazja, jeszcze jedna szansa. Sępy! Sępy! Proszę, a ja co kibice głodni. Jeszcze jeden, jeszcze dwa, jeszcze tyle, ile się da. O, więcej się nie da w tym meczu, ale wielkie brawa, proszę Państwa. Sępy wygrywają 5-0 z Żelaznymi Wilkami. Podajmy sobie ręce, podziękujmy sobie za ten mecz. Dziękujemy. Sporo goni, aż 5 bramek. I podziękowania należą się także Tigrom. Fantastyczny z kibicom, a Tigry z Rywałki za chwilę pewnie też otrzymają podziękowania za doping w tym spotkaniu. Krzyczeli, śpiewali. No i tak jak mówiłem, zazwyczaj przynosi to efekty. Podziękowania dla kibiców z Siedlec. No to zobaczymy. Za chwilę początek tego spotkania. 20 minut. Pokaż mu się! Nie stój! Boris! Uciekaj!
Dobra,
Thank you.
Prowadzenie 1-0. Maciej, 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 chodź!
jeszcze tyle, ile się da. Ale teraz właśnie podrażniona akademia. Chcieli ruszyć do ataku, Stomin przeprowadza kontrę, Stomin dał! Więc marka na Stominu! Ale radość! Drużyny z Olsztyna prowadzą jeszcze 2-0. A w meczu Legia, Legia, Książę 0-0. Legia. Środkowanie prawą nogą na 3 metr. Tam był na posterunku bramkarz Lechi. Bramkarz Lechi znów zarzekł niebezpieczeństwo, ale teraz musieli się zwarty, czujny, skupiony na tym krótkim słupku. Ustawiony bramkarz Lechi czeka na dośrodkowanie, co zrobi Legia, tym razem lewą nogą. Nie było tam miejsca, by uderzyć. Składał się do przewrotki jeden z legionistów. Legia wyłuskała jednak piłkę. Legia ciągle przy piłce. Legia. Ale pamiętajcie, chłopcy, o fair play. Trzeba podać rękę, powiedzieć przepraszam. To nie było celowe zagranie, to było przypadkowe.
Legii. A Legia znów miała okazję. Legia! Nie ma go. No, powoli przypomina tę obronę Częstochowy. W tym przypadku możemy powiedzieć obronę Trójmiasta. Jest kolejna bramka dla Stomilu. Stomil prowadzi już 4-0. No i proszę, piękne słoneczko w Suwałkach, w pogodzie w Suwałkach. Idealna pogoda do tego, aby grać piłkę. Razem z kibicami Lechii, proszę, jaki mecz przyjaźni. Kto głośniej, Legia czy Lechia? Legia, tak? Lechia, Lechia. Dornik Białej Gwiazdy. Jest kolejna bramka dla Stomilu. Piąty gol. Stomil Olsztyn. Brawo Stomil. Lechia. Rusza Lechia. Indywidualna próba. Lewa strona, zagranie do przodu. Tam ustawione z trójką piłka szybki. Powalczą piłkę. I wywalczą wznowienie z oczy. Legia miała przewagę, ale w piłce różnie bywa. Może to Lechia będzie na prowadzenie. Lechia, 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 Lechia. Zobaczmy, jak to rozegrają. W biało-zielonych tradycyjnych trikotach piłkarza Lechii Gdańsk. Lechia. I... Zabrakło niewiele. Próba uderzenia prawą nogą zewnętrznym podbiciem. Nie udała się ta próba. I Legia. Ruszyli legialiści. Legia będzie miała okazję. Legia. 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 I bramkarz Lechii. Ma swój dzień bramkarz Lechii Gdańska. Świetna postawa między słupkami. Znów zaczekał niebezpieczeństwo. Znów uchronił swój zespół przed utratą gola. Stomil prowadzi bardzo pewnie 5-0. Za akademią i szansa na kolejną szóstą bramkę. Stomil? Stomil! Stomil! Jeszcze nie powiedz. Legia! Legia! Gol! Ależ cudowna bramka! Ale strzał! Kapitalnie cieszą się legioniści. Aby nie miał tego przeprowadzenia 1-0. Legia prowadzi 1-0 po strzale marzenia. Prawa noga, długi super. I kilka zatrzepotała w siatce. Legia. Teraz powoli muszą wszystko rzucać na jedną szalę, postawić na jedną kartę. Już nie ma czego bronić, przebywają w meczu 0-1. No i proszę, popatrzcie o piłkę Lechia! Bramkarz legionistów. Jacek, tam, gdzie być powinien. 1-0. Stomil prowadzi bardzo wysoko. Zakończenie 2012. Akademia. Akademia! Akademia! W ostatnim momencie. W naszego turnieju można śledzić w internecie. Jest relacja telewizyjna. Polecamy w wolnej chwili, warto zajrzeć. Legia. Ponownie Legia. Legia! Gaz, 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 gaz!
Bogdan. Za kilka chwil kolejne mecze. Mapę wygryzywał Baltika, pan Migra. A także Sef Pogoń 7-0, Dinamo Riga. 14 drużyn z 4 krajów. Występuje Piotr Podziej-Piłkarski i Jan Grzegorz Wolniewicza. Sponsorem głównym przypominam salon motorowerowy Blend Nowomiejska, Pięcia w Zgołkach. Kibice Akademii Piłkarskiej Wysywałki już gotowi na kolejny mecz swojej drużyny. No dzisiaj nastąpiło pewne historyczne przełamanie. Akademia Piłkarska Wysywałki zawsze miała problem z Żalgirisem Wilno. Dzisiaj w końcu wygrali z tym zespołem z Litwy. No to świadczy o tym, że Akademia jest świetnie dysponowana. Legia ciągle prowadzi z Lechią 1-0, ale za chwilę może być groźnie pod bramką Legii. Lechia! Ciągle 1-0. Akademia! 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 Będą walczyć na końca. Michał! Michał! Tak jest! Walka to ostatnia bliska. Artura, zobacz! Brawo! Walczy Legia o utrzymanie korzystnego wyniku. Jedna bramkowa zaliczka w meczu z Lechią. Grak! Czy takim wynikiem zakończy się ten mecz? Do końca coraz mniej czasu. Dobrze, Mika, dobrze! Brawo, Mika! 2 minuty do końca. Legia, gol! Legia, gol, gol, gol! Legia podpuszcza prowadzenie na 2-0. Legia Warszawa. Brawa, brawa. Jest 2-0. I szykuje się pierwsza wygrana w naszym turnieju piłkarzy Legii Warszawa. Ale kibice Legii ciągle wierzą. Potrzebna teraz kontaktowa bramka. Lechia. Lechia. Zatrzymana akcja na prawej stronie boiska. Rozpędza się Legia. Ale tylko na chwilę. Szeroko! Kubuł! Szeroko! O proszę, Legia Warszawa. Jest doping. Grupa kibiców Legii nieliczna, ale śliczna i głośna. Siąte 2-0. Prowadzi w tym meczu Legia. Ostatnie sekundy, ostatnie fragmenty tego meczu. Arbiter już spojrzał na zegarek i właśnie zakończył ten mecz. Brawo Legia, brawo Legia. Jest 2-0. Takim wynikiem zakończył spotkanie Legii z Lechią. Podziękujmy sobie za ten mecz, podajmy sobie ręce. No i Legia ma co świętować, ma co fetować. Pierwsza wygrana Legialistów w naszym turnieju. Lechia, głowa do góry. Jeszcze będą zwycięskie mecze, trzeba się cierpliwie na nie poczekać. A Legia, mówiłem, może świętować. Można by było zainteresować, taką atmosferę uwielbiam. Cieszę się także mi się. Prawdziwe święto futbolu dzisiaj mamy. Piękna postawa fair play. Po każdym meczu podziękowania. Ściskając mi ręce. I proszę. Wow!
sposób. Uwaga, panie i panowie, za chwileczkę zaczynamy kolejne mecze. Piątego turnieju piłkarskiego z imienia Grzegorza Mągiewicza. Kolejne spotkania gramy po 20 minut bez przerwy. Apel i Gresuwałki kontra Bałtika Kalinika. Drodzy państwo, proste piłkarskie pytanie. Kto wygra mecz? Tak jest. I już ruszyli białe niebiescy, ale Bałtika. To oni mają pierwszą akcję w tym meczu. Bałtika. Zakotłowało się po bramką białe niebieskich. Teraz wychodzą winy. Lewa flanka, lewa strona boiska przerwana. Ta akcja na chwilę przez piłkarzy z Rosji. Bruno, spokojnie, cierpliwie, próbują kolejną akcję usuwaczania. Bruno. Wracam z wykorzystaniem bramkarza. Wigry w biało-niebieskich strojach. Bałtika Kaliningrad na niebiesko. Drużyna Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki to drużyna z charakterem, waleczna. Na pewno popatrzą o każdy centymetr murawy do ostatniego miejsca. No i proszę, starsi koledzy chłopców z Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki także oglądają ten mecz. Piłkarze pierwszoligowych Wigier są z nami. Trzymają kciuki za swoich młodszych kolegów. A kibice swoje, proszę. Tak, bo Radek zabrał do zasilacza. Ale pomóżmy też chłopcom z Rosji. Bałtika! Bałtika! Atmosfera na trybunach wspaniała. Kibice fetują, świętują, a chłopcy walczą! A Pedygry! Jest okazja i szansa! Obsługa! Świetnie! Teraz zaatakowali piłkarze Wigry. No to przeniesiemy się na sąsiednie wojsko. Tutaj Dynamo Mielce. Serbie wychodzą na prowadzenie. Serbie, tak. Serbie, super. Serb podnosi serce. Prowadzi z Dynamem Ryga. 1-0. A w meczu Wigry Bałtika ciągle 0-0. Maciek Krupiński powalczył o piłkę. Takie żywe srebro w drużynie Wigry. Filigranowy zawodnik z numerem 6 na białej koszulce. On rządzi w środku pola. Teraz zagranie właśnie do środka. Maciek powalczył o piłkę. Spokojnie jednak chłopcy z Rosji. Bałtika. Bałtika. I znów śpiewy kibicy. Wigry. Super. Jest prośba o bramkę. Czy zostanie wysłuchana przez młodych 9-letnich piłkarzy Wigier? Bruno. Na prawą stronę tam Maciek. Maciek. Jego magic touch. Magiczne dotknięcie. No była okazja, była szansa. Jeszcze nie teraz. Trochę cierpliwości. Bałtika. 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 Bałtika, Bałtika, Bałtika. Są kibice z Rosji. Lewa strona. Zobaczmy. Zagranie do środka. Tam Maciek uruchomił swoich kolegów. No ale niestety przerwana ta akcja i teraz Bałtika na linię. Bałtika. Konstruują cierpliwie z mozołem. Kolejną akcję. Chłopcy z Rosji. Ta już opuściła boisko, opuściła plac gry i Wigry. Teraz szybko. Jeszcze Wigry na linię. Czyli teraz jeszcze.
znowu nie zał. Nigry? Nigry? Ciągle szukają swojej szansy. Szukają swojej okazji. Chłopcy z Wigry. Może jakieś krosowe dodanie. Jest za chwilę przed żeby ta piłka drążyła jak po szurku i teraz Wigry przed szansą Wigry! Lekarnek jeżdża już tam po lekarne piłka Wigry. Zatrzymany w ostatniej chwili jak spod ziemi. Wyrosło dwóch obrońców. Jest bramka dla Pogoni! Pogoń Siedlce prowadzi coraz wyżej z Dynamem Ryga. Pogoń Siedlce, niebieski strojak. Dynamo Ryga, białe koszulki, niebieskie spodenki. My wracamy na mecz, w którym walczą gospodarze. A te wygry Suwałki, białe niebieskie stroje, kontra Falka Kalinika. Na niebiesko. Wigry. Z tego dostanie bramkarza. Teraz przesunięcie gry na prawą stronę boiska i znów jak bumerang. Wraca ta piłka do golkipera biało niebieskich. Co zrobi bramkarz? Czy to będzie tak? Zagranie długiej piłki i tam walczyło dwóch piłkarzy w białych trykotach. Wywalczyli wznowienie z autu. Potrzebne wsparcie, potrzebny doping. Wigry! Wigry! Jest wsparcie dla białych. Na pewno słyszą ten doping. Taki doping może dodać skrzydę. Może wyzwolić jakieś dodatkowe pokłady ambicji i sił. Może uskrzydlić piłkarzy. Bałtyka. Oni też mają wsparcie swoich kibicy, którzy przyjechali z Kaliningradu. Tam rozgrywane mecze Mistrzostw Świata. Czyli miasto, które ma tradycje piłkarskie. Ma też fenomenalną drużynę dziewięciolatków. To chłopcy w niebieskich strojach. I Wigry. Ale poprośmy, poprośmy wspólnie. My chcemy gola! Hej Wigry, my chcemy gola! My chcemy gola! I teraz głośni. I proszę, prosicie, prosicie, to za chwileczkę. Będziemy mieli pierwszą bramkę w tym meczu. Jest rzut rożny, to dobra okazja. Stały fragment gry. Do końca tego spotkania jeszcze sporo czasu i gramy po 20 minut. 20 minut do przodu! Czas! Brawo! Siła! No proszę, także szkoleniowcy pierwszej dobrej widzie zawitali na nasz mecz. Być może szukają jeszcze nowych twarzy do swojej drużyny. Nie, widzę kartnika. Ciągle 0-0. Jeszcze raz lecą ją Wigry. No to teraz pomóżmy. Wigry przy piłce, coraz bliżej bramka. Przed pole karne. Tam trzech na jedno. Nie poradził sobie w tej sytuacji kilka z Wigry. Ciągle jednak Wigry przy piłce. Jeśli chodzi o posiadanie piłki, no to ta statystyka na korzyść biało-niebieskich. Wigry 53% przy piłce. Bałtyka Kaliningrad tylko 47%. Jeśli chodzi o strzały, tutaj statystyka wyrównana. No i ta najważniejsza statystyka, gole, ciągle 0-0. Prawa strona boiska, Wigry, coraz odważniej. Bałtyka. Bałtyka. Bałtyka Kaliningrad. I Maciek. Maciek Krupiński, bardzo wkrótce. Zobaczył chwileczkę, ale tak posiadają chłopcy z Rosji.
Nie ma bliska arbitra. Nie podnosi się z murawy piłkarz Bałki Filip. No, miejmy nadzieję, że nic złego nie stało się piłkarzowi z Rosji. Nie podnosi się z murawy. Czy potrzebna będzie pomoc medyczna? Tak. Potrzebna jest pomoc medyczna. Zdrowie zawodników jest najważniejsze. Wyniki tak naprawdę są gdzieś na drugim planie. No, miejmy nadzieję, że będzie coś możliwego. Uprzejmie Państwa proszę o wielkie brawa dla piłkarza. Wielkie serdeczne brawa. Brawo! Takie brawa działają niekiedy lepiej niż najlepsze lekarstwo. Potrzebna będzie zmiana, ale głęboko wierzę w to, że piłkarz z Rosji wróci niebawem na boisko. Dziękuję Państwu za fenomenalne wsparcie. Ci młodzi piłkarze to słyszą. To naprawdę pomaga w kryzysowych, ciężkich momentach. Znowu. Ciągle walczą o gola. Przypomnę, że w swoim pierwszym meczu Suwałczanie pokonali Żalgiris Wilno 1-0. Mają komplet punktów. Teraz chcą połączyć o kolejne 3 punkty. Na razie jest 0-0. Ponownie wykorzystanie bramkarza. Już uruchomił swoich kolegów. Biało-niebiescy. Będzie okazja, będzie szansa. Biegnie coraz bliżej. Grupa uderzenia, zablokowanie ze strzał. I teraz minimalnie na poprzeczkę. Głosik. Ale wszyscy, wszyscy. Tak jest. Wsparcie od początku do końca, nie ustające. Wigry, teraz! Jest okazja, jest szansa. Zabrakło tam miejsca. Maciek! Dynamo! Piłkarz teraz na sobą! Fantastycznie, spisał się bramkarz po broni. Ciągle prowadzi dość pewnie. Ale teraz Dynamo. Dynamo! Poradził sobie z bramkarz Szymas. Dużo serducha chłopcy zostawili, ale ciągle nie ma tego, co jest solą futbolu, to co moje kibice lubią najbardziej. Baudika. Przyznice ciągle Wigry. Wigry zdobywają teren, przesuwają się o kilka metrów. A kibice coraz głośniej proszą o bramkę. Wigry. Kolumbie, bramkarz Wigry. Wyjazda do środka. Ależ pięknie teraz obronił bramkarz Siedlec. No mówiłem o tej szkole bramkarskiej w Siedlcach. Tam zaczynał Andrew Boris. Znają się na rzeczy. Wszystko na to wskazuje, że na
Prowadzą 1-0 i mogą postawić kropkę na niej. Mogą podwyższyć
wynik tej konfrontacji. Bałtika. Teraz Bałtika w ciężkiej sytuacji, podłamani. O! No i całkiem ciekawa próba. Bałtika! 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 Powalczą do końca. Za dużo siły! Boku! I do końca głośno. Tygrysy Wałki. Śmiało, śmiało. Ostatnie fragmenty meczu. Ponownie 1-0. Zapraszam się, pierwszy kasper. Ciao, za chwilę piłkarze.